Podziemne księgi. Śmierć kliniczna. 10 interesujących aspektów życia po życiu. Czy zastanawiasz się czasem, gdzie zmierzają ci, którzy odeszli z tego świata? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez ludzi na całym świecie. Istnieje na ten temat całe spektrum dogmatów i wierzeń. Na przestrzeni lat powstały filozofie i rozważania dotyczące życia po życiu. Niniejszy materiał jest kompilacją 10 punktów wspólnych dla relacji różnych, niespokrewnionych ze sobą osób, które przeżyły śmierć kliniczną. Oddzielenie się od ciała. W zasadzie w każdym przypadku świadkowie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, twierdzą, że zostali mimowolnie oddzieleni od ciała, mogąc swobodnie się poruszać i przechodzić przez obiekty czy innych ludzi. Wrażeniom tym towarzyszy najczęściej spokój. Niektórzy twierdzą, że widzieli swoich bliskich opłakujących ich ciało i nie rozumieli, dlaczego są oni tacy smutni. Niemal w każdym przypadku przytacza się termin podróżowania z prędkością myśli lub przesuwania się w przestrzeni, jakby unosiło się nad ziemią. Słyszenie ludzkich myśli. Relacjonuje się, że z momentem wyjścia z ciała po śmierci zaczyna się słyszeć ludzkie myśli i modlitwy. Można by sobie wyobrazić to doświadczenie jako przytłaczające. W końcu tyle osób o czymś myśli. Ci natomiast, którzy tego doświadczyli, sądzą inaczej. Istnieje szeroka dookólna percepcja opisywania jako widzenie i słyszenie wszystkiego. To trochę tak jak bycie w wielu miejscach naraz, bez potrzeby rozdwajania się. Mówi się o czystym partycypowaniu w rzeczywistości jako bezkres świadomości. Film z życia. Praktycznie każdy, kto przeżył śmierć kliniczną, opowiada, że przed jego oczami przewinął się film z całego dotychczasowego życia z najdrobniejszymi szczegółami. Nie jest on jednak taki zwyczajny, albowiem odbieramy wówczas życie przez pryzmat własnych intencji i energii, jaka w nas płynęła na danych etapach żywota. Wspomina się, że chwile w życiu, w których dominowała pycha lub chęć wywyższenia swojego ego, ogląda się z niesamowitym cierpieniem i trwogą. Momenty poświęcenia i oddania zaś owocują w dobrą energię. Niektórzy uważają, że właśnie tak wygląda sąd ostateczny i wykonujemy go sami, oczami istoty wyższej. Światło miłości. Elementem występującym w doświadczeniu śmierci klinicznej jest widzenie zbliżającego się światła i narastającego spokoju wraz z jego zbliżaniem się. Najczęściej, gdy dotrzemy do tego światła, jawi się ono jako żywa istota, która potrafi rozmawiać z nami telepatycznie. Jest ona kimś, kto wie o nas absolutnie wszystko. Świadkowie twierdzą najczęściej, że jest to Jezus Chrystus we własnej osobie. Nie opisują oni jednak Jego wyglądu. W ich percepcji po prostu pojawia się pewność, że jest to właśnie On. Zgodnie wszyscy uważają, że chwile u Jego boku są pełnią szczęścia i spełnienia. Wymiar wszechwiedzy. Wszystko wskazuje na to, że w wymiarze niefizycznym mamy dostęp do znacznie większych możliwości intelektualnych niż w świecie materialnym. Wiele osób donosi o istnieniu swoistej biblioteki, w której znajdują się odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Pojawiają się także przesłanki o tym, że świetlista istota potrafi objaśnić nam działanie czegoś, co pozostawało niezrozumiałe za życia.
tym stanie wzrasta również klarowność zrozumienia sensu życia i jego misji. Świadomość wówczas nie jest ograniczona działaniem fizycznego mózgu i otwiera się na duże dawki informacji. Bycie poza czasem. Wymiar opisany przez świadków, którzy przeżyli śmierć kliniczną, nie posiada czasu. Najczęściej, kiedy osoby te zapytane są, jak długo byli po tamtej stronie, nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć. Sądzą, że nie można określić czasu w tamtym wymiarze, lub wręcz, że nie płynie on tam. Wydarzenia nie jawią się jako historia, a raczej jako obecność i trwanie w niej. W wielu wypowiedziach powtarza się jednoznaczne stwierdzenie, że nie da się tamtejszych doznań opisać słowami, gdyż nikt w świecie fizycznym nie ma pojęcia, czym one są i nie wymyślono dla nich żadnych ludzkich słów. Czyżby tak wyglądała biblijna wieczność? Brak wolnej woli. Po przekroczeniu granicy śmierci ustaje ludzka możliwość wyboru. Poddaje się wówczas swoje istnienie absolutowi, który przez pryzmat miłości decyduje o naszym losie i kieruje nas energetycznie. Nie można nic już wówczas zmienić ani cofnąć. Wszystko, co się stało i czego się dokonało w życiu, pozostaje na wieczność zapisana na stronach naszych ksiąg. Jedyna opcja, która istnieje, to przyjęcie faktu i trwanie w energii bezwarunkowej miłości. Mimo braku możliwości decydowania o swoim losie, jednostki relacjonują, że panuje tam niepojęty spokój i bezpieczeństwo. Przepiękna muzyka. Oprócz transcendentalnych doznań energetycznych pojawiają się również relacje o zadziwiająco spokojnej i doskonałej muzyce. Osoby, które stamtąd wróciły, opowiadają o pięknych dźwiękach, które się tam pojawiały. Są często przyrównywane do muzyki organowej, chóru, grzmotów błyskawic lub spokojnego wiatru. Tu znów często pojawia się trudność w opisaniu ich słowami. Świadkowie twierdzą, że nie są to dźwięki, które istnieją w materii fizycznej i nie da się ich w żaden sposób opisać słownie ani odwzorować akustycznie. Spotkanie ze zmarłymi. Charakterystycznym doświadczeniem opisywanym przez powracających jest spotkanie bliskich osób, które odeszły ze świata fizycznego. Są one opisywane jako pełne energii byty, które nie wyglądają jak ich ciała przed śmiercią. Jawią się, jakby wrócili do momentu w swoim życiu, w którym byli najpiękniejsi i najbardziej szczęśliwi. Wiedzą o nas wszystko i rozumieją każdy fragment naszego istnienia. Są doskonalszą formą tych, których poznało się za życia. Powrót i konkluzja. Praktycznie wszyscy, którzy wrócili do ciała po śmierci klinicznej, odmieniają swoje życie. Spora część z nich zaczyna uczyć innych i głosić, że nie warto bać się śmierci, a żyć należy tak, by nie splamić swojej księgi zapieczętowanej w dniu naszego przejścia w tamten świat. Przewartościowują swoje życie i stawiają na pierwszym miejscu miłość, dobro i oddanie się boskiej energii. Chowają do kieszeni swoje ego i stają się lepszymi ludźmi, pełnymi zrozumienia i ukazującym innym sporą część boskiej prawdy. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zachęcamy do zostania na naszym kanale na dłużej oraz dołączenia do naszej grupy na Telegramie, gdzie możemy ze sobą rozmawiać i wymieniać się zdaniami. Możesz wyciągnąć z tego filmu najodpowiedniejsze przesłanie dla Ciebie i zanurzyć się w refleksji, zadając sobie na przykład takie pytanie. Co można zmienić w swoim życiu tak, by nasz film podsumowujący w momencie przeistoczenia był pełen miłości, zrozumienia i oddania?
Odpowiedzią podziel się w komentarzu lub zostaw ją dla siebie. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka do końca i do usłyszenia w podziemnych księgach.